Czy nas widać, czy nas słychać? Dajcie znać. Czwartek, godzina 16, czyli tak jak ogłaszaliśmy, oko w oko, kolejny odcinek. A dzisiaj ze mną do rozmowy zasiada pan Janusz Basała. Dzień dobry, panie Januszu, witam. Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie, Marcinie. Panie Januszu, tutaj musimy sobie coś ustalić dzisiaj na początku. Zostawiłem to właśnie na program na żywo. Pamiętam, jak zostałem zaproszony do programu Dwa Fotele. I minutę przed nagraniem zostałem tutaj poproszony przez pana, mówisz tak, Marcin, mówmy sobie na ty dzisiaj tutaj przez tą rozmowę, żeby to nie było, że tak profesor przesłuchuje ucznia, ale ja tak nie mam śmiałości, więc dzisiaj zostajemy na formie pan, będzie mi po prostu wtedy łatwiej, ale tak rzeczywiście u was w meczykach była tak gościnnie, że przez godzinę byliśmy na ty wtedy. Ale to ja mam też, to ja mogę mówić, panie Marcinie, może być? Nie. Zostajemy normalnie, tak jak rozmawiamy prywatnie, tak będziemy rozmawiać. Marcin, tutaj. Ja podtrzymuję, mów mi Janusz i tyle, no ale wybór należy do ciebie. Dobra, to w takim razie biorę łyka wody, może mi wtedy to przejdzie na żywo przez gardło. To tak, Janusz, zastanawiałem się, jak zacząć tą naszą rozmowę i tak wyobraziłem sobie siebie w twojej skórze. Biorę sobie pilot do ręki i zastanawiam sobie, co sobie jakiś kanał, jakbym sobie chciał jakiś kanał odpalić. Myślę sobie, TVP Sport, czyli Woronicza, tam spędziłem kilka ładnych lat pracy zawodowej. Mówię, kanał plus sport, bym sobie chciał odpalić, jakiś tam meczyk włączyć. Też kolejny rozdział zapisany. Tych tak naprawdę co związane ze sportem w tym kraju, czy to jeszcze przegląd sportowy, czy Orange Sport, który już nie istnieje. Wszędzie byłeś. Masz takie czasem takie już przemyślenia, że rzeczywiście sporo w tym życiu widziałeś, sporo w tym życiu osiągnąłeś i sporo tak naprawdę znaczyłeś w tym, na tym rynku sportowym? Wiesz co, nie byłem jeszcze w Polsacie, czy w grupie kontrolowanej przez pana Zygmunta Solorza, ale nie mam z tym żadnych problemów. No nie mogłem być wszędzie, wiadomo, w TVN-ie nie byłem, w innych tego rodzaju sytuacjach. Nie, mam wrażenie, że jestem jak Irena Kwiatkowska. Mężczyzna, bo nie kobieta pracujący i żadnej pracy się nie boję. Byłem w różnych sytuacjach, w różnych firmach. Niemal za każdym razem przyjmowałem takie wyzwanie z ciekawością. No i z zapałem, z taką pasją podchodziłem do tego. Nigdy nie bałem się czegoś takiego jak pójdę, nie pójdę, nie dam sobie rady. Jak nie dawałem rady, to nie dawałem. Ale taka jakby wewnętrzny napęd mnie kierował ku nowym wyzwaniom, w nową stronę, w nowe firmy, poznawanie nowych ludzi, młodych ludzi, pomaganie im w zawodzie, kształtowanie, trochę wychowywanie. Promowanie. No, ja zawsze podchodziłem do tego z dużym spokojem, bo wiedziałem, że no, trzeba coś pokazać, co się potrafi, a nie chodzi o to, żebym utknął w jakiejś jednej firmie i przez tyle lat męczył ludzi i siebie. A pamiętasz wtedy, kiedy przeszedłeś jakby na tą drugą stronę kamery, idąc do Polskiego Związku Piłki Nożnej? Tutaj też pewnie zaraz do tego wyjdziemy, że zresztą takie pytania się też przewijały do tego, że czy byłeś jakimś pewnego rodzaju cenzorem. Ja już kilka razy ciebie o to pytałem w różnego rodzaju programach, no ale dzisiaj taki obowiązek również będę miał. Ale czy miałeś jakieś takie obawy, że idąc do Polskiego Związku Piłki Nożnej, tam tworząc jakby ten departament komunikacji mediów, będziesz jakby spotykał się trochę po drugiej stronie barykady ze swoimi kolegami, którzy pewnie gdzieś będą chcieli czasem napisać krytycznie coś o związku, czy napisać coś nieprzychylnego, że właśnie, że będziesz się musiał odnajdywać, że kiedyś siedziałeś z nimi, nie wiem, piłeś z nimi wódkę, piłeś z nimi kawę, a teraz będziesz jakby po tej drugiej stronie. Czy miałeś takie obawy? Obaw nie miałem, bo byłem oczywiście przeciwny temu, że pisali nieprawdę, a ich uwagi krytyczne, w miarę obiektywne przyjmowałem ze spokojem. Do tego trzeba mieć grubą skórę. Prezes Boniek miał grubą skórę, ja też i ludzie wokół. Nie można się było za każdym razem denerwować, czy też
unosić się gniewem, bo ktoś ma inne zdanie na temat reprezentacji, systemu szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Jedno było niepokojące i niedobre, jak nagle zacząłem myśleć o kolegach dziennikarzach per oni. Oni to, oni tamto i pomyślałem sobie, Jezus Maria, gdzie ja zawędrowałem z dziennikarza z zawodu, o którym zawsze marzyłem, który wykonywałem, w którym się spełniałem. Nagle zacząłem mówić o kolegach ze środowiska per oni. Wydawali mi się w niektórych sytuacjach nie tyle wrogami, co przeciwnikami, tak bym powiedział, zupełnie mającymi inne pojęcie na temat pracy związku czy roli związku w piłce nożnej. No ale musiałem sobie z tym poradzić. Na pewno nie cenzurowałem, na pewno nie blokowałem żadnych twórczości dziennikarskich. Miałem zawsze swoje zdanie, że jako człowiek dość porywczy i bezpośredni potrafiłem złapać za telefon i powiedzieć, co o tym myślę. To mi się nie podobało. Nigdy nie przekroczyłem pewnej granicy, a potem jakaś przyprawili mi gębę, że jestem facet, który wstaje o 6 rano i dzwoni po dziennikarzach. Nie, to jest leniwa grupa, oni o 6 śpią. Pamiętasz ten taki telefon, za który ja ci jestem wdzięczny, jak kiedyś coś napisałem takiego na Twitterze właśnie dotyczące chyba Paulo Souzy, czy że to nie będzie dobry wybór, jeszcze nie było potwierdzone i zadzwoniłeś do mnie właśnie, mówisz, Marcin, nie idź tą drogą, bo i zacząłeś mi tłumaczyć w sumie, tak, że jeszcze gość jeszcze nic nie osiągnął, a my już od razu, że to takie polskie, że to takie wchodzenie w ten taki kościół od razu krytykanstwa, że to nie jest dobra droga. I tak pamiętam, że jechałem wtedy gdzieś autobusem tutaj w Krakowie i tak wziąłem sobie to gdzieś mocno ze serca, rzeczywiście tak było. Ale była to 6 rano? Nie, później. Nie. To było jakoś tak. No, w każdym razie jakoś na kilka minut już było wiadomo, że ten Paulo Souza się gdzieś tam przewija już na tym rynku, że on będzie kolejnym trenerem. Ja coś tam takiego już nie pamiętam, jakieś to będzie można byłoby odkopać, ale pamiętam właśnie taki twój telefon do siebie, za który no, mówię, że byłem wdzięczny, bo gdzieś tam rzeczywiście sporo racji w tym było. Była racja i nie było racji, bo patrząc na to, jak zakończył działalność w PZPN-ie i z reprezentacją narodową Paulo Souza, to pewnie miałeś trochę racji, przestrzegając przed nim, chociaż nie do końca wiem, co miałeś na myśli. Natomiast wielu ludzi z kadry, reprezentantów bardzo dobrze przyjęło tę zmianę i styl pracy, sposób, w jaki Paulo Souza prowadził reprezentację narodową. No ale wiesz, jak to powiedział premier Miller, mężczyzna się kończy, poznaje jak kończy. No, a skończył tak, jak skończył. Wydaje mi się, że to, że do ciebie zadzwonię, to znaczy, że szanuję twoje zdanie. O, tak ci powiem. I że to mnie ruszyło, a na inne, przecież innym dziennikarzom nie odpowiadałem. Była nieufność, była ciekawość. Pewno były takie publikacje, czy też enuncjacje, że Sousa miał jakieś problemy w Bordeaux, że miał problemy we Włoszech, no, ale gdyby ktoś wiedział, że on tak skończy z nami, jak skończy, to na pewno by go do pracy nie przyjęto. Zresztą myślę, że nic takiego, jeśli chodzi o sposób, w jaki Sousa komunikował się z dziennikarzami, jak to robi, nic takiego nie było. Można się było z tego pośmiać, bo był nad wyraz grzeczny i nad wyraz kulturalny, a wszystko determinuje to, w jaki sposób rozstał się ze związkiem i z kadrą. Więc tutaj nic więcej nie dodam. A powiedz mi, te jego odprawy, które były pokazywane na łączu Nas Piłka dzięki portalowi, który też rozwinąłeś bardzo mocno, to takie nowatorskie podejście, no ale to zaczęło się wszystko od Waldemara Fornalika, ale wracając do Souzy, te jego takie piękne opowieści, te krągłe słowa, to takie pompowanie chłopaków, to myślisz, że to było właśnie robione pod kamerę, czy gdyby tej kamery w tej szatni na tych odprawach nie było, to on się zachowywał tak samo? Myślę, że tak samo. Ja ci powiem, Leo Benhaker, już to kiedyś wspominałem, to samo robił, jeśli chodzi o odprawy, bo jak byłem w Orężu, to robiliśmy tam trzecią część meczu, taki cykl dokumentów o kadrze narodowej. Koleo potrafi powiedzieć w pewnym momencie, ok, stop, Polański, fuck off, czyli mówił to do operatora, który to nagrywał, miał ksywę Polański. Nie do Eugeniusza Polańskiego, tylko do... Nie, do słynnego, tego Polańskiego z Krakowa, prawda, Romana Polańskiego, wybitnego reżysera, mówił na niego Polański. No, Adaś, zapomniałem nazwisko, Adaś,
który był operatorem, wychodził, a potem co było dalej? Nie wiem. No wiadomo, że był to jakiś spektakl. Ja nie wiem, który z nich naturalnie to był cały czas sobą. Nie przypominam sobie, że Adam Nawałka wpuszczał kamerę na odprawy, jeśli już to bardzo rzadko. Waldemar Fornalik wcale, Jurek Brzęczek wpuszczał. Wydaje mi się, że tu nic nie ma do ukrycia, chociaż trenerzy to są tacy ludzie, którzy myślą, że ich warsztat to coś magicznego i nie wolno się z tym dzielić z innymi, bo wtedy stracą swoją czarodziejską moc. Przede wszystkim trzeba zamknąć trening przedmeczowy. A guzik, prawda. Okej, okay, a biorąc pod uwagę tych wszystkich selekcjonerów, z którymi współpracowałeś, patrząc jakby ze strony, z twojej broszki, tak, ze twojej działki, to Adam Nawałka to był trener, który rzeczywiście z nim było najciężej się dogadać, jeżeli chodzi o współpracę z mediami, no bo jak ja sobie przypomnę te czasy 2015, 2018, czyli te jego konferencje prasowe, na których on tak naprawdę potrafił mówić 15 minut i nic tak naprawdę z tego nie wynikało, no to dla dziennikarzy to nie był łatwy moment. Słuchaj, Marcin, złe czasy dla dziennikarzy, dobre dla reprezentacji Polski, zgoda? Brawo. No i o czym tu mówić? Nie, Adam był szczególarzem, był człowiek jak komisarz Przygoda z Wabanku. Lubił zwracać uwagę na pewne rzeczy typu, jeśli Kuba Rejmonia, który z Łukaszem Wiśniewskim za czasów Adama Nawałki realizowali te filmy. Jeśli przejechał gdzieś kamerą po ustawieniu drużyny dzień przed meczem, albo też, nie wiem, pokazał stolik pełen medykamentów, dozwolonych, to żaden doping, no to w tym przypadku Adam mi dwa razy zwrócił uwagę, że nie pokazujmy tego skład, bo przeciwnik nie śpi i zobaczy. No, nie jest to paranoja, ale ze jej strony taki akt podejrzliwości Adama i nieufności. A w przypadku medykamentów też lepiej nie chwalić się kuchnią, chociaż mówię, to było wszystko dozwolone. Jeszcze raz podkreślam, może i dla dziennikarzy złe czasy, dla reprezentacji bardzo dobre. Ile dostałeś, Janusz, propozycji ze strony jakichś wydawnictw, napisania książki? No bo to nawet nie chodzi o to, czy ta książka byłaby ciekawa, czy byłaby nieciekawa, ale tyle, ile ty masz pewnie w głowie takich anegdot, historii, które byś mógł opowiedzieć, rzucić troszkę pewnie inne światło na niektóre sprawy, na niektóre rzeczy, to pewnie, nie wiem, są setki, przesadzam, ale na pewno jest ich wiele, a sam wiesz, jak polski rynek łaknie takich książek, przecież no, Krzysiek Stanowski pisząc z Wojtkiem Kowalczykiem, czy potem z Andrzejem Iwanem, teraz niedawno Łukasz Olkowicz z Piotrkiem Wołosikiem, książkę z Michałem Listkiewiczem. Ty napisałeś już jedną książkę ze Zbigniewem Bońkiem, ale umówmy się, że to były takie bardziej wspomnienia, które czyta się znakomicie i książka bardzo szybko przelatuje, ale na pewno mógłbyś jeszcze, nie wiem, opisać tych wszystkich różnych takich ciekawostek o wiele więcej, ile takich propozycji już dostałeś i czy gdzieś w tyle głowy chodzi ci coś takiego, że może sobie kiedyś w raczkach usiądziesz przed kominkiem, weźmiesz pod lipą, laptopa i pod lipą. Pod lipą, jak Jan Kochanowski. Słuchaj, najczęściej namawiają mnie i nagabują znajomi. Kiedy jest dobra impreza albo ja dołączam. Dobra kolacja, to wtedy rzeczywiście opowiadam takie rzeczy, że w którymś momencie któryś z nich się budzi. Wiesz, mógłbyś napisać książkę. Kule, to ciekawe rzeczy. A który to będzie rozdział? Mój dobry przyjaciel, słynny Szafa, czyli dyrektor operacyjny w Life Parku, Marcin Serafin, mówi zawsze, słuchaj, to będzie drugi czy trzeci rozdział, kiedy opowiadam mu historię. A mówiąc poważnie, jedno z wydawnictw zachęcało mnie do tego, bym coś napisał, coś w tym rodzaju, ale nie potrafiłem się z tym znaleźć, zaplanować, zacząć. Wiesz, wydaje mi się, że w życiu widziałem bardzo wiele, wielu przeżyłem, natomiast nie chciałbym w takim wydawnictwie, w takiej książce kogoś ranić, na pewno, albo też tego, żeby on się tłumaczył po latach z grzechów czy grzeszków, które warto było pisać, no bo dzisiaj bez krwi taka książka by chyba nie przeszła. Ktoś powiedział, że nudności albo nudy. Więc tu za bardzo chyba pod wpływem prezesa Bońka byłem, który jest człowiekiem dyskretnym i pewnych rzeczy w swoich wspomnieniach nie porusza, bo uważa, że to zostaje w szatni, czy też zostaje
w autobusie klubu czy reprezentacji, na którym jeździł na mecze i tyle. Ale nie wykluczam tego, że kiedyś usiądę rzeczywiście jak mówisz w raczkach pod lipą albo przy kominku i coś takiego napiszę, ale nie na zasadzie uważajcie narody, cała prawda o moich 40 latach pracy w zawodzie. Nie, to nie tak. No muszę do tego dojrzeć, widocznie jeszcze jestem niedojrzały. Janusz, a możemy się mówić tak, że jeżeli tutaj widzę, dobijemy powiedzmy do 70 łapek w górę pod tym filmikiem teraz, to opowiesz jedną taką anegdotę, która by się w takiej książce mogła znaleźć. Taka, która w nikogo nie uderza, ale taka, której powiedzmy jeszcze nigdzie nie opowiedziałeś, ale przy ognisku wyobraźmy sobie, że siedzimy w tych raczkach w twojej rodzinnej miejscowości przy ognisku i mógłbyś troszkę tutaj posnuć taką odpowiedź, pod warunkiem oczywiście, że na koniec tego naszego live'a będzie tych powiedzmy tych 70 łapek w górę. No bo może coś takiego opowiem, no ale zobaczymy jak to, bo musiałbym się szybko dokonać remanentu w głowie i podzielić albo, czy nie wiem, przygody z pracy w telewizji, w Wiśle, Związku, gdziekolwiek, no musiałbym szybko dokonać. Mam już jakąś kandydatkę taką, która te anegdoty oczywiście, którą mógłbym opowiedzieć. Dobra, to wy w takim razie działajcie na czacie, przekazujcie też informacje innym. Przypominam, mamy 70 łapek w górę, no to w takim razie Janusz będzie opowiadał, a powiem wam z własnego doświadczenia, że bardzo fajnie tych opowieści się słucha, więc polecam serdecznie, na pewno się nie zawiedziecie na tej historii. Janusz, wracając jeszcze tutaj, to też się przewija bardzo często wtedy, kiedy ja podaję informację, że będziesz u mnie w programie, czy to na Instagramie, czy na Twitterze, czy tutaj na czacie, są takie pytania, z którego wychowanka jesteś najbardziej dumny, czyli z tych osób, które ty wciągnąłeś do telewizji i dlaczego jest to Mateusz Święcicki? No, święty, może dlatego, że dziś rozmawiałem przed południem na temat zbliżającej się premiery książki o Kiepskich. A my jesteśmy na żywo fan klubu filmu, serialu Święty Kiepski. To był, tutaj słuchaj, wiesz. Tutaj no też myślę, tam się, święty jest święty. Nie, ale mówiąc poważnie, ja im dłużej żyję, pracuję, to czasami się zastanawiam, czy ci moi wychowankowie uważają się za moich wychowanków. Bo tak jak patrzę na niektórych, to im się wydaje, że oni byli geniuszami od początku i nie lubią moich opowieści o ich początkach, więc spokojnie z tym. Ale zawsze jak patrzę, jakąkolwiek telewizję oglądam, dziś ktoś mi to powiedział, to jak widzę człowieka, z którym zaczynałem, to cieszę się, że zaszedł tam, gdzie zaszedł. Dziwię się na przykład, że Świętego wypluł Kanal Plus, Krzyśka Marciniaka, N-Sport, nie wiem, nie poznano się na ich talencie, na ich... Przecież to nawet nie byłeś na początku fanem komentarzu Mateusza Borka. No tak. No Mateusz przyszedł, tak jak wiele razy mówiłem, i według mnie był już gorszą kalką Darka Szpakowskiego, ale potem wyrobił się, no i zaszedł tam, gdzie zaszedł. Więc to nie jest tym. Ja nie lubię opowiadać po to, żeby się popisywać, ale jeszcze raz podkreślam, najważniejsze jest to, żeby oni uważali się za dziennikarzami, którym jestem ich wychowawcą, albo wprowadzili mnie do zawodu. Te wprowadzenie do zawodu to bardziej mi odpowiada, bo potem jak się z nimi pogada, to najczęściej oni sami z siebie albo gdzie indziej ojców sukcesów znaleźli. Ja z tym nie walczę, bo to jest ich sprawa. No trudno, co ja mam powiedzieć, że Tomka Smokowskiego nie chcieli w Polsacie, w polskim radiu. Przyszła bidula do mnie i całe życie mam powiadać, że dałem mu szansę, on stał się jednym z czołowych dziennikarzy sportowych. No tak było, no ale nie ma co tematu rozwijać i powiadam, duma i zadowolenie z tego, że odnaleźli się wszędzie. Nie tylko, nawet Viaplay, czyli coś tam, gdzie powstanie, to pewno swoich ludzi mam, ale nie korzystam z tego, no bo no co, jak mam korzystać? No, dzwonić do nich i powiedzieć, słuchaj stary, załatw mi bezpłatny abonament do Viaplay? Nie, ani do Kanał Plus, płacę. Płaczę i płacę. I zawsze to jest Janusz Basoi w formie, czyli gdzieś tutaj taka zawsze ukryta szpileczka. Ale Janusz, oczywiście bez żadnej urazy, jesteś dziennikarzem, który pamięta czasy pewnie jeszcze pisania na maszynie, prawda, takie rzeczy, które nam tutaj już młodym ludziom za bardzo się w głowach nie mieszczą, ale trafiasz do
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaczynasz rozwijać projekt Łączy Nas Piłka, zaczynacie robić takie nowatorskie rzeczy, kamera do szatni, przybliżacie tych piłkarzy kibicom. Ja pamiętam, że ja po nocach nie spałem, albo czasem nawet nastawiałem, jak widziałem, że na Twitterze Wiśnia wrzucił, że będzie w nocy będą kulisy kolejne, to ja nastawiałem sobie budzik, żeby specjalnie, żeby obejrzeć te kulisy jako jeden z pierwszych. Żeby... Ja widziałem, Marcin, jeszcze cię nie znałem osobiście, ale z grupą kolegów z Blind Footballu biegaliście za Wiśnią i Wiśnia na jakimś stadionie w Krakowie, on był tam po prostu gwiazdą wielką. Tak. Rzeczywiście, bo jest uwielbienie dla niego. Ale przepraszam. No, ale kontynuując jakby swoją myśl, kto namówił cię właśnie na ten projekt i jak ty to robisz, że ty angażujesz się w takie nowatorskie tak naprawdę rzeczy, wiesz, no, wydaje mi się, że wielu osób, które by pamiętały jeszcze poprzednie jakieś epoki, to powiedziałoby, że to w ogóle nie ma sensu, że jak to w ogóle, jak kamera tak blisko, jak gdzieś można tak blisko. Marcin, wszystko już było, powiedział jeden z mistrzów mojego zawodu, Jerzy Zmarzlik. Były wieloletni dziennikarz Przeglądu Sportowego, miałem okazję go poznać, miałem szczęście poznać go osobiście, wysłannik na wiele igrzysk olimpijskich, zastępca redaktora naczelnego, świetny komentator boksu. Dlaczego? Wszystko już było, bo dziennikarstwo broni się od od ponad 100 lat formami, które są atrakcyjne i które czytelnicy, czy też widzowie, czy słuchacze akceptują, to się dla nich robi. Skoro zacząłem kiedyś pierwszy dokument z bebechów reprezentacji Les Yeux Le Bleu, Canal Plus Francji o Mistrzostwie Świata w 1998 roku, i się nie wstydzę, że zerżnąłem temat i 4 lata później wspólnie z PZPN, z Michałem Listkiewiczem, z Zbigniewem Bońkiem, ówczesnymi szefami PZPN, wysłaliśmy do Korei z ekipą narodową trzeciego oficera prasowego, był nim Tomek Smokowski. Musiał być tam gdzieś wpisany do protokołu jako trzeci oficer prasowy reprezentacji. No i on zrealizował dokument o występie Polaków na Mistrzostwach Świata w Korei. Nieudanym występie, ale uważam, że zrobił to przyzwoicie, dobrze, pokazał atmosferę od środka. Mieliśmy na to 2-3 miesiące, Tomek błyskawicznie uczył się filmowania, kadrowania, szwenkowania. Jeśli były jakieś problemy techniczne, to wynikały z tego, że musiał się tego uczyć w pośpiechu, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiedziałem, że kadra narodowa, która cieszy się naprawdę miłością wszystkich Polaków, warto ją pokazać, jak ona wygląda na co dzień. To nie tylko dlatego z cynicznego wyrachowania, że będziemy ocieplać związek. Nie. Pokażemy najpopularniejszą, najmilszą sercom Polaków drużynę narodową. A jak pokazać? Pokazać wtedy, kiedy nie są herosami na boisku, tylko czekają na mecz, kiedy się przygotowują, kiedy odpoczywają, kiedy się wygłupiają, kiedy jedzą. I tyle. No i jak była taka możliwość, oczywiście prezes Boniek to czuł, natychmiast dostałem zielone światło, pojechaliśmy z Wiśnią do Adama Nawałki, do dziś nie wiem, jak się Adam na to zgodził, chyba nie bardzo. Bajera Wiśni musiała pójść mocna. Ja myślę, że on albo myślał, że jeszcze jesteśmy w orężu, jesteśmy nadal sponsorem reprezentacji, więc to nieważne, jak było, tak było, Adam się zgodził, no i potem już poszło. Każdy z trenerów po prostu został. Oczywiście był wcześniej Waldemar Fornalik. Też to było mu, że tak powiem, zaproponowane. Propozycja z rzędu nie do odrzucenia. No i dzisiaj każdy selekcjoner jest z tym za. Przede wszystkim musi wyrazić zgodę, żeby była jasność. Ja z każdym rozmawiam, mówię, chcesz, żeby to było, jeśli ci to przeszkadza. Jeśli to odrze z twojej magii, tego niesamowitego magic touchu, który dajesz reprezentantom, idzie przez ekipę chłopaków, którzy biegają z kamerą i mikrofonem, przegrają następny mecz, to nie będzie tego. Ale jak się wydaje, wszyscy selekcjonerzy to czują. Za naszym przykładem wiem, że Federacja Czeska kiedyś spytała Słowacka, jak my to robimy, jak to jest, bo to tak fajnie wygląda. Nie wiem, wydaje mi się, że wiele drużyn to robi. Niemcy zrobili taki też dokument swój, chyba z Mistrzostw Świata 2006. Jest to dokument, który się nazywał Letnia Opowieść, czy coś w tym rodzaju. Więc widać,
że jest to zaraźliwe. Oczywiście nie mówię, że to od nas, to raczej inspiratorem był, prekursorem Canal Plus francuski, no, ale dobrze jest, kiedy to jest poparte sukcesem, kiedy to jest, kiedy naród chętnie smakuje taki dokument, bo jak nie, to ciężko coś dobrego zrobić. Pamiętam, po Mistrzostwach Świata w Rosji piłkarze odmówili współpracy i biedny Wiśnia zakończył projekt szybko, a za 2 miesiące odszedł z federacji. A myślisz, że to była jakaś przyczyna? Nie, że... myślę, no, on nosił się z tym wcześniej, z tą zmianą pracy, a to jakby ugruntowało jego opinię, że no, zrobił już coś, doszedł do ściany, że może już więcej nic nie osiągnie. Szanuję tę decyzję, choć byłem wściekły, kiedy odchodził, no, ale nie ma Wiśni, był Filip Adamus, teraz Adam Delimat, no. Nie ma ludzi niezastąpionych. No ale powiedziałeś, że byłeś wściekły. Czy próbowałeś wtedy Wiśnie jakoś przekonać, żeby został z tobą na tym pokładzie? Był tak zdeterminowany, że nie byłem w stanie go zatrzymać. No trudno, no. Ale no, usłyszał ode mnie parę jobów. Ale jak to między nami mężczyznami? No, nie, w sumie, no cóż, trzeba taką decyzję uszanować, no. Mówię cynicznie, nie ma ludzi niezastąpionych, to raz, po drugie miał swoje powody i jak mu z tym dobrze, to trudno. No. Nie mam do niego urazy, jesteśmy w dobrych relacjach. Uważam go też za świetnego dziennikarza. Jeśli uważa, że tak jest, to też jest jednym z moich najwybitniejszych wychowanków. Janusz, powiedzieliśmy o tym, co w tym projekcie wyszło fajnego. Oczywiście też robiliście wiele innych rzeczy, bo to nie jest tylko tak, że łączy nas piłka, to kulisy, tylko kulisy z reprezentacji, tylko to są przecież relacje z różnych wydarzeń, z piłki halowej, z piłki kobiecej, z piłki juniorskiej, prawda? Puchar Syrenki, Puchar Tembarku, no tego jest mnóstwo, ale gdybyś miał wskazać taki jeden ze swoich, powiedzmy, rzeczy, które nie wyszło albo gdzie popełniłeś błąd, to nadanie filmu o kadrze Brzęczka Niekochani to byłoby na czele takiej listy? Na pewno. Myślę, że się zestarzałem i w tym momencie jakoś tak odwagi, nie tyle odwagi, co czujności nie zachowałem. Bo kiedy Jurek Brzęczek powiedział mi, że to jest dobry tytuł, może Filip Adamus bardziej, ja mówię, że nie bardzo mi to odpowiada, ale wiesz, to jest tak, że zrozumiałem, że inaczej, że Brzęczek chce budować tę kadrę trochę w opozycji do krytyków, do tych, którzy się ich czepiają, że oni są tak troszeczkę niekochani, niekochani w cudzysłowie oczywiście. No i zabrakło mi nosa dziennikarskiego, takiej czujności i mówię, dobra, jak chcecie taki tytuł, niech będzie. Sam film nie był jakiś anty, nie wiem, brzęczkowy, antyreprezentacyjny, antykadrowy, tak bym to powiedział, no ale tytuł może był niefortunny. Starałem się zrozumieć ten Jurka, który uważał, że buduje reprezentację w opozycji do swoich krytyków. Niektórzy trenerzy lubią założyć twierdzę, w której twierdzy czują się dobrze. Jest tylko jeden na końcu element. Musi być to twierdza, która zwycięży, która wygra, bo jak nie, no to potem jesteś zaorany. No i właśnie tutaj tego elementu sportowego brakło. W wywiadzie, którego udzieliłeś dla portalu weszło.com, rozmawiałeś z Jankiem Mazurkiem na początku tego roku, wspominałeś właśnie, że Jerzy Brzęczek nie chciał się słuchać, że ty mu kilka razy sugerowałeś, podpowiadałeś pewne rzeczy, on wolał wykonywać to sam. Uważasz, że gdyby do niektórych rzeczy się dostosował, to nie spotkałoby go to, no co teraz tak naprawdę, no teraz odejście z Wisły Kraków, wcześniej odejście z reprezentacji w ciężkich momentach, no ta książka właśnie z panią Małgorzatą Domagalik mu na pewno nie pomogła i ty byłeś jedną z tych osób, które mu to mocno odradzały. Tak, tak, tak. Kiedy się dowiedziałem, powiedziałem, Jurek, nie teraz, nie czas. Problem w tym, że Jurek jest bardzo porządnym człowiekiem, ufnym i podatnym na, według mnie, uwagi ludzi, ale on tych ludzi sobie starannie selekcjonuje. No na pewno nie ma wątpliwości, że duży wpływ na jego postępowanie miał psycholog Salwin, pani Małgorzata Domagalik, autorka jego biografii, czy przyjaciółka rodziny, pewnie Kuba Błaszczykowski. Wszyscy mieli coś do powiedzenia. On postanowił w związku być niezależnym. Nie wiem, nie specjalnie współpracować, czy też słuchać
Kuby Kwiatkowskiego, mnie, znaczy nawet prezesa Bońka, który naprawdę w istotnych sprawach namawiał go na zmianę frontu czy na zmianę postępowania. No, było tak, jak było. No, jeśli pan Salwin mówi, że to, co się dzieje wokół Jurka Brzęczka, to jest spisek menedżerów i dziennikarzy, no to ręce mi opadły. Ja mówię, panie, chcesz pan wziąć odpowiedzialność za komunikację selekcjonera? To się może pan przekonać boleśnie. No i tak się stało, ale to... No, trudno dorosłego człowieka zmusić do czegokolwiek. Na końcu z trenerem jest tak, że przychodzi prezes czy pracodawca i mówi, no sorry, ale musimy to zakończyć, bo to nie ma sensu. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły jego zwolnienia czy też powody, ale ten jego świat, który wokół niego funkcjonuje, Jurek bardzo traktuje poważnie, ma do niego zaufanie, a resztę traktuje z dystansem. Zostawiając za chwilę wątek dziennikarski, chciałem pokazać tutaj widzom, którzy niekoniecznie muszą doskonale znać aż całą twoją sylwetkę, czym się zajmowałeś w życiu, to fakt, że miałeś też okazję zarządzać klubem piłkarskim Wisłą Kraków, to były lata 2004-2005. 8 miesięcy dokładnie. Tak, wtedy Wisła zakończyła sezon na pierwszym miejscu. Jak poznałeś tą piłkę z tej strony właśnie menedżerskiej, zarządzającej, ta strona ci się spodobała, czy pomyślałeś sobie, nie, jednak Janusz, chyba lepiej wrócić do pisania, lepiej wrócić do bycia dziennikarzem. Bo kiedyś, wiesz co, kiedyś poznałem opinię takiego człowieka, nie podam jego imienia i nazwiska, bo może sobie by tego nie życzył, ale właśnie powiedział, że bycie na takim stanowisku zarządzającym w piłce nożnej spowodowało, że jakby został obdarty z jakby z takich tych wszystkich swoich ideałów, które myślał, które wcześniej miał, prawda, jak poznał ten świat menedżerski, świat piłkarzy, czy trzeba zapłacić tu prowizję, tam jakieś inne problemy, to wtedy sobie uświadomił tak naprawdę, jak ten świat wygląda, jak to było u ciebie. Ja nie miałem złudzeń, bo wiesz, pamiętaj, wcześniej byłem 8 lat dyrektorem sportu w Canal Plus, 2 lata szefem sportu w TVP, więc można powiedzieć, że ten poznałem problemy na styku z federacją, styku z klubami, więc to nie było takie wejście naiwnego człowieczka, który wchodzi do klubu i nie wie, o co chodzi. To oczywiście z innej strony to nie kwestia ideałów, to kwestia znalezienia siebie w nowej sytuacji. Ja się nie boję wyzwań. Może mi ta Wisła nie była na nic potrzebna, różnie mi to po latach nie umiem tego powiedzieć, ale spróbowałem, przynajmniej Wisła została mistrzem Polski. W międzyczasie było parę gorących, bardzo gorących miesięcy pracy w Wiśle. Cieszę się, że zostawiłem ją na pierwszym miejscu w tabeli, a nie na miejscu 7 albo 8 w pierwszej lidze, bo to mamy teraz. Więc to jest odpowiedź na to, że nie zmarnowałem, chociaż niektórzy kibice, zwłaszcza ci zaciekli Wisły, tak twierdzili, że Wisła została zmarnowana. Czy też dorobek, bzdura. No oczywiście trudno z nimi rozmawiać, bo z tłumem się rzadko można dogadać. Zadawajcie jak najwięcej pytań do Janusza. Ja będę wam się starał przekazywać tutaj na czacie najlepiej, chociaż mam tu jeszcze kilka różnych wiadomości, czy to z Instagrama, czy z Twittera. I właśnie jeden z użytkowników pyta, czy ty to robisz świadomie podczas swoich programów? Tutaj rozumiem, że chodzi o program Dwa Fotele. Wtedy, kiedy wchodzisz w słowo w rozmowie z gościem, czyli jakby nie doprowadza, że jest jakiś taki monolog z jego strony, to jest specjalny taki zabieg, taki masz warsztat właśnie, żeby ta rozmowa była dynamiczna i żeby wyciągać z tego same takie ciekawe rzeczy, a nie prowadzenie właśnie monologów? Czasami tak trzeba zrobić, bo niedawno rozmawiałem z Andrzejem Strejlałem, mistrzem świata w dygresjach, i ja go pytam o mistrzostwa świata w 1974 roku. On mówi, wiesz, w 1964, kiedy przyszedłem do Gwardii Warszawa, no to ręce opadają, no bo w tym momencie robi się taka gaduła. Ale muszę, przyznam temu człowiekowi z Twittera, że powinienem nad tym pracować i nie przerywać, choć czasami wydaje mi się, że te przerywanie
sprawi, że rozmowa będzie bardziej potoczysta, że skieruję go na odpowiednie tory, bo jeśli jest godzina na to, na nagranie programu, a ktoś naprawdę lubi pływać, lubi dygresję, jak Andrzej wspomniany przeze mnie, no to wtedy będzie tak, jak będzie. Będzie gadulstwo. No, podczas ostatniego nagrania powiedziałem do Strejlała: Andrzej, ty jesteś jak prezydent Kaczyński. Jak to? No bo on też podobno lubił dygresję. Ja nie miałem okazji rozmawiać, ale wydaje mi się, że tutaj czasami trzeba to przerwać, bo mam różnych gości i jeśli nie wiedzą, kiedy postawić kropkę, to mogą mówić, mówić, mówić. A mi się wtedy wydaje, że to będzie nieatrakcyjne. Ale przyjmuję z pokorą tę uwagę, że powinienem nad tym popracować i starać się ludziom dać po pierwsze wypowiedź, po drugie wejść w słowo albo też przerwać taką wypowiedź w odpowiednim momencie. To jest sztuka. Ja dopiero może się uczę, dopiero pół roku to robię po wieloletniej przerwie w dziennikarstwie. A zardzewiałeś trochę? Czułeś, pamiętasz swoją taką pierwszą dłuższą rozmowę i czułeś, że... Nie. Wiesz, jeśli chodzi o to, to nie, bo mniej więcej scenariusz mam najczęściej przygotowany, dobrze znam człowieka, z którym rozmawiam, przygotowuję się do tej rozmowy, natomiast może teraz trochę lepiej, ale nie czułem się najlepiej w dyskusjach w studio, kiedy najczęściej zasiadam z ludźmi młodszymi i wydaje mi się, że jeśli wejdę w danym momencie do dyskusji, to coś wniosę, a czasami niepotrzebnie im przerywam. No, nie tyle przerywam, co staram się ich uzupełnić to, co mówią i wtedy wychodzi pewnie średnio. Oni na mnie patrzą jak na trochę takiego starego pierdziela, który tu przyszedł i pewnie przeszkadza. Może nie do końca, ale coś tym jest. To jest tutaj troszeczkę na pewno ta umiejętność dyskusji, warto ją, powiedziałbym, odświeżać i pilnować tego, bo w pewnym momencie wyjdzie, że przyszedł straszny dziadunio i przerywa młodym, dynamicznym, mądrym chłopakom. Ciężko cię było namówić na to, żebyś wstąpił do tego projektu Meczyki. Jak ty w ogóle się odnajdujesz w tym, że studio naprawdę robi wrażenie. Byłem, więc wiem o czym mówię, ale to jest cały czas internet, tak? Czyli wchodzimy oczywiście programy na żywo, goście i tak dalej, no ale jednak nie można tego porównać z jakąś taką dużą telewizją, zupełnie coś innego. I czy łatwo cię było namówić na taki projekt? Po pierwsze, sam się do tego namówiłem, gdy zobaczyłem, że powstaje taki projekt, to zapytałem, czy nie chcieliby wziąć człowieka o moim doświadczeniu, mojej przeszłości, kontaktów, żebym do tego przystąpił. A po drugie, nic z tym złego, że to jest internet, nie telewizja, nie mam z tym problemów. Ja już byłem w wielkich telewizjach, to czas na wielki internet, czyli mocne, jak to się ładnie mówi, potężne meczyki, więc tutaj nie miałem żadnego... Chciałem też się spróbować w YouTubie, chciałem się spróbować w sieci. Uważam, że nic złego z tym, że człowiek tu jest, a za żadną telewizją nie tęsknię, absolutnie. Powiedziałem, ja się spełniłem w telewizjach różnych, bardziej, mniej. Mam sukcesy, mniej sukcesów, porażki. Natomiast Meczyki traktuję jako bardzo fajne miejsce z udziałem młodych, ambitnych ludzi, świetnie znających sport, piłkę nożną, starających się to sprzedać jak najbardziej atrakcyjnie. Pewno im się przydaje do czegoś. Ja pamiętam, jak Mateusz Święcicki, chyba nawet to było w twoim programie, właśnie powiedział takie słowa, że ktoś się go zapytał, ale co ten Basałaj będzie robił w tych Meczykach? A Święty na to powiedział, no Janusz Basałaj będzie Januszem Basałajem. Tak, no trzeba być sobą, przecież ja nie będę robił z siebie ani hipstera, ani jakiegoś, nie wiem, młodszego o 30 lat podlotka dziennikarskiego, który będzie udawał, nie wiem, wielkiego, młodego, dynamicznego reportera, który znosi newsy. Ja tam jestem od innych rzeczy. Raczej jako defensywny pomocnik niż na dziesiątce to gra Tomek Włodarczyk, albo Maciek Łuczak, albo Radek Przybysz, Samuel Szczygielski na jedenastce. Ja jadę tam spokojnie z defensywa, z tyłu i to jest ważne. I bardzo, bardzo fajnie i mi się z nimi współpracuje i ogląda ich. Widzę tą pasję, którą gdzieś tam u siebie kiedyś miałem i niesamowita znajomość rzeczy. To szacunek. Są naprawdę przygotowani zawsze w temacie newsów i w ogóle
kadrowych zawirowań na rynku. Jak często pomagasz Tomek włodarowi jest z twoimi mistrzem świata. kontaktami, jak chodzi o te newsy? Proszę? Jak często pomagasz włodarami jakimś kontaktem, czy jakimś namiarem do kogoś, żeby Słuchaj, włodar to jest te jedna newsy z miał? anegdot. Kiedy dzwonię do Tomka i mówię, słuchaj, wiesz, że tam będzie zmiana trenera. I nagle słyszę, wiem, już od 3 dni. Więc trudno mi Tomkowi podpowiedziałem w życiu może z 2 razy bardzo dobre newsy. Natomiast generalnie on jest zawsze, to jest jego job. On jest w tym dobry. Ja tego nie ścigam. Też nie wykorzystuję, nie wiem, swoich starych znajomości do tego, żeby te newsy znosić. Ale Tomek zwykle mnie wyprzedza o jedno okrążenie w temacie newsów. Może go kiedyś zaskoczę, no zobaczę. Tutaj są takie pytania do ciebie związane z Kazimierzem Greniem. Andrzej Wąski pyta, czy to prawda, że w PZPN miałeś ksywę Krwawy Janusz, jak twierdzi Kazimierz Greń. A Sebastian Michalski pyta, czy zaprosisz kiedyś pana Kazimierza do programu Dwa Fotele? Nie, nie zaproszę go, bo jest nieelegancki, naobrażał mnie tyle razy i miałem z nim różne historie. Nie interesuje mnie zaproszenie kogoś takiego, Kazimierz Greń, do programu. To raz. Dwa, nie byłem krwawy, wprost przeciwnie, łagodny. A Greń na przykład sobie w głowie, pan Greń, ustawił, że ja przeszkodziłem mu w kilku projektach typu, nie wiem, fuzja Stali Rzeszów z flotą Świnoujście, co było kompletną bzdurą. Oskarżał mnie o to, że było jeszcze lepiej. Sprzedałem tego newsa Krzyśkowi Stanowskiemu i Stanowski dzięki swym publikacjom we Wprost no, storpedował ten pomysł. Nie ma o kim mówić. Ja przypominam wam cały czas, że jeżeli dobijemy do 60 łapek w górę, Janusz opowie anegdotę, którą tutaj sobie już gdzieś pewnie w głowie w tyle ma, więc tutaj cały czas zapraszam do dawania łapek w górę. Raz, że to będzie pomagało nam rozwijać nasz kanał, naszą oglądalność, żebyśmy się tu przebijali przez te algorytmy YouTube'owe, a dwa, no pewnie pomoże nam też mile i śmiesznie spędzić czas, bo zakładam, że będzie warto tej rozmowy posłuchać. Janusz, miałeś taki moment, znaczy miałeś taki moment, czy masz taki moment, kiedy zastanawiasz się, w którą stronę idą media? Choćby my tutaj tak spotykamy się, zobacz jakie teraz jest to wszystko łatwe. Teraz kiedyś, żeby pewnie zrobić wywiad, no to trzeba się umawiać, wiadomo, tutaj mnóstwo ludzi, pewnie makijaże, światła i tak dalej. To jest oczywiście fajne i ważne, ale tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał posłuchać tylko audio, tak naprawdę nie potrzebuje tego obrazu, no to wiadomo, że my tutaj się spotykamy. Ty mnie widzisz, ja ciebie powinienem widzieć, ale z wiadomych przyczyn nie widzę ciebie tutaj w tej kamerce. Niewiele straciłeś. Ale wiesz, w przeciągu 5 minut umówiliśmy się na rozmowę, zgrały się nam terminy, pyk, siedzimy, rozmawiamy, ludzie mogą słuchać ciekawych historii od ciekawego człowieka. Ty te wszystkie, jak kanał sportowy, my tutaj jako gol.pl, wy jako meczyki, prawda futbolu, przecież Romka Kołtonia. Dla ciebie to jest sexy? Ciebie to kręci? Czy potrzebujesz trochę czasu, żeby się do tego jednak przyzwyczaić, żeby to docenić, porównując te media, w których ty wcześniej pracowałeś? Jak powiedziałeś, niezwykle wygodne. Czyli siedzimy, w ciągu pół godziny dogadujemy się, ty mi wysyłasz maila z jakimś linkiem, ja w to wchodzę i nagle ciebie widzę. Nie do końca wiem, o co chodzi, bo ja technologicznie jestem troszeczkę z tamtej epoki, ale szanuję to i uważam, że to bardzo rozwija media, nakręca, że dzięki temu sposób bardzo zdemokratyzowane. Nie ma jednej, czy dwóch, czy trzech, czy nawet czterech telewizji, które mają patent na opiniotwórczość, mają patent na robienie ciekawych rozmów, na robienie ciekawych audycji. To na pewno, chociaż czasami nie rozumiem. Wspomniałem przez ciebie, Jan Mazurek z Weszło rozmawiał ze mną i to nie była pandemia, już po pandemii, przez telefon. On mógł zadzwonić i powiedzieć, panie, przyjdź pan tu do tej kawiarni czy gdzieś tam, usiądziemy, porozmawiamy i zrobimy wywiad. Ja nie mam pretensji o wywiad, no bo autoryzowałem i tak dalej. Ale wydawało mi się to dziwne, że dziennikarz nie chciał spojrzeć mi w oczy rozmawiając, może nie wiem, może ta bariera telefonu jest lepsza dla pytającego, bo wtedy nie zostajesz zaczarowany przez tego, który odpowiada.
nie wiem, a może to tylko lenistwo, a może to wygodnie, a może to dzisiaj za biurka, przez telefon. To nie jest krytyka wobec Mazurka, nic do niego nie mam, tylko byłem trochę zdziwiony, bo gdyby on był dziennikarzem, nie wiem, ze Świnoujścia, no to ciężko by mu przyjechać do Warszawy, bo mu się nie chciało, ale z Warszawy. No więc to jest takie mało niebezpieczne. Czasami jak zapraszamy gości do studiów, to nie, to połączcie się z nami przez Skype'a. A po co mi się ruszać? Przepraszam za wrażenie, w gaciach usiądę, nałożę na siebie jakiś sweterek w miarę dla kamery atrakcyjny i to wystarczy. Wydaje mi się, że nie powinno się tracić takiego bezpośredniego kontaktu. To jednak można się więcej dowiedzieć, bo to nie będę tutaj jakiś tajemnic odkrywał, ale uśmiech, nie wiem, mina i tak dalej, to też może przy prowadzeniu takiego wywiadu pomóc, a nie tylko telefon czy też Skype, bo wygodniej, bo szybciej. No ale nie będę kłócił się z tym, co jest teraz współczesne, co jest popularne i co przede wszystkim bardzo praktyczne. A powiedz mi, wchodzisz sobie w sekcję komentarzy i czytasz sobie, co ludzie piszą pod twoimi wywiadami, no bo to też po raz pierwszy możesz się spotkać jakby z oceną swojego warsztatu dziennikarskiego, ze swoją oceną. Nie czytam. Nie czytam. A nie donoszą ci? Strata czasu, donoszą się jak jest dobrze. Ostatnio mnie roześmiał Sebastian Staszewski, kiedy mu powiedziałem, że w jakiejś tam rozmowie twitterowej sobie słodzi z kolegą, a Staszewski jak się odwinął do dzisiaj, się boję, powiedział, że no tak, w temacie słodzenia to pan jest mistrzem. Nie pamiętam kiedy, ale pomyślałem sobie, że być może jestem za grzeczny i za kulturalny w tych rozmowach, ale to zostawmy, to oczywiście pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że kolega Staszewski, znany i ceniony newsman, się nie obrazi na mnie. Natomiast nie czytam, bo generalnie po co mam się przekonać, że się nie znam, że jestem głupi, że nie wiem, nie znam, jąkam się, mrugam, gruby jestem, nie wiem. To ja wszystko wiem. To co mi to da, jeśli ktoś... Znam pewnego bardzo poważnego redaktora, bardzo komentatora, który czyta te wpisy pod swoimi występami i potem się tym okropnie przejmuje i przeżywa. Ja tyle razy mówię, zostaw to, po co to masz robić? No ale nikt... Generalnie jest zasada, którą poznałem, że jeśli komuś podoba, to rzadko cię pochwali, nic najczęściej nie napisze. A jeśli ktoś ma coś do ciebie, to zawsze się tam wyrzyga. O, tak bym powiedział, to jest dobre określenie. Hejt pod takimi to jest jeden wielki rzyk. No tak, ale czasem na niektóre miłe komentarze można spotkać, chociaż ja też powiem ci, ostatnio się tak dosyć uśmiechnąłem, znaczy w sumie nie wiem, czy powinienem się uśmiechnąć, czy nie, ale tydzień temu był u mnie Marek Szkolnikowski, jak pewnie wiesz, on kilka lat temu taki bardzo mocny wywiad na temat depresji udzielił i jeden z komentujących pod filmem napisał, że to bardzo fajna rozmowa, ale to bardziej Ryszka wygląda, jakby miał depresję, niż Marek Szkolnikowski. No może Marek wyszedł z tego zakrętu, oby. No tam cały czas wiesz, no depresja to jest ciężki temat i tak naprawdę ciężko powiedzieć w jakimkolwiek stopniu, że jakby ta walka już jest za tobą, ale Marek mówi, że świeci słońce u niego, więc pozdrawiamy Marka stąd bardzo, no, bardzo serdecznie. Trzeba z tego cieszyć, absolutnie. Jasne, że tak. Słuchajcie, już tutaj ogląda nas, naprawdę dobiliśmy do setki, więc jak na takie tutaj nasze warunki kanałowe, popołudniową rozmowę, to bardzo fajny, przyzwoity wynik, więc cieszymy się. Ja przypominam do osób, które dołączyły dopiero, że Janusz tutaj obiecał anegdotę, jak dobijemy do 60 łapek w górę, więc działajcie. Janusz, dla ciebie środowisko piłkarskie, dla ciebie piłkarze jako ludzie, częściej na tych ludziach się zawodzisz, patrząc na to, jakimi oni są ludźmi, czy masz też w głowie takie przykłady, które gdzieś się tak cię ujmowały tak po prostu po ludzku, tą swoją dobrocią, tym, że nie wiem, pieniądze im nie zawracały w głowie, czy takie przykłady też jesteś w stanie przytaczać, jak się sobie sięgniesz pamięcią? Myślę, że tak jak w każdym środowisku, ludzie piłki są i tacy, i tacy. Znam ludzi, którym pieniądze i sława nie przeszkadzały. Są tacy, którym sława i pieniądze odgradzały ich od normalnych ludzi. Co więcej, zmieniały ich. Czasami nakazywały zmienić samochód
a nawet miejsce zamieszkania i żonę. Nie, nie, nie ma tutaj, to nie jest jakaś szczególna kasta, ani skrajnych złoczyńców, ani też wszystkich świętych Franciszków. To jest normalny przekrój, taki jak przekrój społeczeństwa. Piłkarze są przede wszystkim zakładnikami swojego, jakby to powiedzieć, zakładnikami swojej sytuacji. Wiedzą, że mają kwadrans w życiu na to, żeby być sławnym, ładnym i dobrze zarobić. Jest to jakieś 10-15 lat, więc podporządkowują temu wszystko, są bezwzględni, no i nie mają czasu na to, by rozwijać się poza granie w piłkę, czy zawodowo, czy też naukowo, czy intelektualnie, więc pilnują się tego i tutaj powiedziałbym, że są niezwykle egoistyczni. Trochę ich rozumiem, bo jeśli przez 15 lat dobrego grania odłożą, może nie tyle co Robert Lewandowski, bo to jest przykład zupełnie inny, to temu poświęcają i w ten sposób są troszeczkę inni. Że jeśli, a miałeś jeśli... jakąś taką rozmowę wychowawczą, czy to będąc prezesem Wiśle Kraków, czy będąc dyrektorem telewizji, która pokazywała Ekstraklasę, czy pracując w PZPN-ie, bo wiesz co, ja pamiętam taką sytuację, jak mi Kamil Gapiński opowiadał, że będąc chyba właśnie w Orange Sport, był na jakimś meczu Ekstraklasy i poprosił chyba Macieja Jankowskiego, żeby stanął do wywiadu, a on powiedział mu, no coś tam mu odburknął, że nie teraz i Gapek mu powiedział, że tam słuchaj gościu, moja stacja płaci na to, żebyś miał pensję, więc ty teraz się tutaj grzecznie ustawisz pod ścianką i udzielisz mi wywiadu. No i on rzeczywiście grzecznie stanął i udzielił tego wywiadu i zastanawiam się, czy ty miałeś jakąś podobną sytuację kiedyś. Jeszcze lepszą miałem, bo kiedyś pojechałem na początku kontraktu telewizyjnego stacji Orange z Ekstraklasą. Pojechaliśmy na mecz do Białegostoku. Wjeżdżamy na stadion, na budujący się stadion w budowie, a tam jakiś miejscowy osiłek, czyli ochroniarz, mówi, a wy gdzie, tu, co? A mówimy, jesteśmy z Orange Sport. Orange? Co to jest? No Orange Sport, telewizja. Orange to telefony sprzedaje, a nie telewizja. No i tak to się skończyło. Rzeczywiście trzeba ich uświadamiać czasami. Zwykle, jeśli chodzi o mnie, robiłem to w sposób delikatny, miękki. Gapek, jako człowiek inteligentny i bezpośredni, bardzo ładnie to rozegrał. Ale rzeczywiście czasami trzeba powtarzać w ten sposób. Ja kiedyś załamałem się, kiedy jeden z prezesów klubu z północnej Polski powiedział, a mi jest wszystko jedno, kto kupi te prawa. Kanal Plus, Wizja, TVP, Polsat. Bo byle płacili. Ja nie muszę tego oglądać w telewizji. Płacą, a nas nie pokazują. No i dzisiaj nie jestem prezesem, ale zapamiętałem mu to na długo. Powiedział to ponad 30 lat temu i to też pokazuje też, jacy ludzie w tym środowisku byli. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Dzisiaj można marudzić, można, nie wiem, mieć uwagi. Wiem, że na przykład teraz tematem jest rozważań pomiędzy Life Parkiem, czy tutaj Ekstraklasą, a klubami, a Kanałem Plus. Moment włączania światła elektrycznego, żeby dobrze zbalansować kamery, dobrze oświetlić stadion, żeby transmisja była udana, trzeba to zrobić co najmniej godzinę przed meczem, te światła. Więc dzisiaj kluby liczą pieniądze, ceny energii, prądu poszły bardzo w górę, więc tutaj musi być pełne zrozumienie z obu stron, prawda? No a kiedyś było troszeczkę inaczej. Nie wydaje mi się, żebym brał się za rolę moralizatora i wychowawcę klubów, piłkarzy, dziennikarzy owszem, no bo to wynika z jakiegoś tam bezpośredniego przełożenia, czy też wspólnej pracy z nimi, to sobie nie oszczędzam, jeśli mam powiedzieć komuś prawdę, co myślę o czymś. Okej. Okay. Janusz, a rozmawialiśmy o tobie, czy czytasz komentarze, czy przyjmujesz się opiniami, a powiedz mi, te wiadro pomyj, które zaczynało się wylewać już pod koniec kadencji Zbigniewa Bońka właśnie na niego, na Jerzego Brzęczka, potem oczywiście ta cała afera też z trenerem Sousą, oczywiście jakby to już nie było za jego kandydatury, ale on tego człowieka ściągnął do PZPN-u. Czy ty widziałeś kiedyś po Zbigniewie Bońku, że poczuł się dotknięty, że poczuł się zraniony, że widziałeś, że rzeczywiście dosyć mocno oberwał i to się na nim też gdzieś w jego funkcjonowaniu objawiało? Czy to zawsze jest taki człowiek, który ma taką grubą skórę, jak to widać, jak porusza się w mediach?
Chyba z Wojtkiem Rokuszewskim rozmawiałeś, co? Który... Z Matim. Matim, przepraszam cię, Wojtek. Nie, z Matim, wiesz co, ja tu Matiego nie, ja nagraniam, żeby przyszedł do mnie do formatu, ale na razie nie chcę, więc nie chcę, widzisz. Na razie nie chcę. Daleko zajdzie, skromny, najpierw buduje swoją pozycję. Słuchaj, bo właśnie Mati Rokuszewski powtarza często, że nie usłysza słów, pomyliłem się w ustach Zbigniewa Bońka, ale wracając na poważne do tematu, Zbigniew Boniek, jeśli komuś zawierza, kogoś powołuje, to maksymalnie go chroni, maksymalnie go proteguje do momentu, w którym jest to możliwe. Tak było z Jerzym Brzęczkiem. Też bardzo go chronił, bardzo go przed tym światem zewnętrznym próbował nie tylko wybronić, ale zabezpieczyć i trzeba przyznać, że gdyby Brzęczek w kilku sytuacjach posłuchał prezesa, to by został, ale zostawmy to. Jeśli chodzi o Sousę, twierdzi do dziś, że to był dobry selekcjoner, podpiera się opiniami reprezentantów i to tych w miarę Roberta Lewandowskiego czy Wojciecha Szczęsnego, więc tu trudno powiedzieć, żeby tej sytuacji nie było. Oczywiście, gdyby był nie tyle koniunkturalistą, czy troszeczkę innym człowiekiem, powiedział tak, zawalił sprawę w końcówce, jestem zadowolony, że przyszedł, że zaczęliśmy grać ofensywnie, że nie było źle, ale źle to zakończył. Natomiast ja nie będę za Zbigniewa Bońka mówił, ani go rozgrzeszał. No. Jeśli uważa i broni do końca swoich racji, uważa, że to była jego racja i słuszne działanie, powołując Paulo Sousę, to przy tym zostanie. Moje gadanie tu nic nie zmieni. Znaczy bardziej mi chodziło o to, czy ty widziałeś kiedyś po nim po prostu, że jako człowieka coś go zabolało, jakieś takie, wiesz, bo ja pamiętam jego początki, tak, to był, przyszedł w Glorii Chwale, tutaj jako prezes, zaczął wszystko zmieniać, sponsorzy, projekt Łączy Nas Piłka, a potem Krzysiek Stanowski powiedział też takie fajne zdanie, że on po prostu jakby już nie ludziom się znudził, tylko po prostu, że już wszystko co złe to w Zbigniew Boniek. No przecież to nie było tak do końca. I czy znaczy, jego to, powodu... to jest kwestia jego odpowiedzialności za piłkę, za związek. On brał na klatę wiele rzeczy, to trzeba mu oddać. To nie był człowiek, który powiedział, to nie ja, to sekretarz, to nie ja, to dyrektor, to nie ja, to selekcjoner. On był pierwszy, skoro firmował ten związek swoim nazwiskiem, swoimi personalnymi decyzjami, to później tego bronił. To później tego bronił, a Polacy to naród niecierpliwy. Trzeciego dnia zapominają, co przez dwa dni dobrze zrobił i tyle. Zobaczymy, jak ta ekipa powalczy i jak będzie się ich podsumować za 7 lat. No. Zobaczymy. No. Ja nie mam zamiaru ani przyłączać się do tych, którzy go krytykują. Te chwalić nie muszę, bo pracowałem z nim tyle lat, a siebie nie będę chwalił. Po 9 latach uważam, że odmienił i piłkę, i wizerunek związku, i zapanowały nowe standardy. Oby nowa ekipa tego nie zmarnowała, tyle chciałem powiedzieć. A pamiętasz ten taki dzień, kiedy po raz ostatni opuszczałeś swoje biuro przy Bitwie Warszawskiej i jakie towarzyszyły ci wtedy uczucia, wychodząc ze związku? Żadne. To znaczy, nie płakałem, nie tęskniłem, pożegnałem się z wszystkim. Mówiłem się na imprezę pożegnalną z ludźmi ze swego departamentu. Zaprosiłem kilka osób ze związku. Paru dyrektorów nie przyszło, których zaprosiłem. Widocznie przestraszyli się nowych władz, które może by miały mi za złe, że podtrzymuję kontakty z pracownikami obecnymi. Nie. To jest po prostu kolejna moja praca. Ja nie chcę wychodzić za zimnego drania, za cynika, ale praca to jest dodatek do życia, prawda? To nie jest rozwód, ani nie jest żegnanie się z osobą najbliższą. Poza tym zawsze mówię, skoro powołał mnie do Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, on odszedł, odeszli jego najbliżsi współpracownicy, przyszła kolej też i na mnie. To była normalna kolej rzeczy, a rozstanie z prezesem Kuleszy, jeśli o to chodzi, było, powiedzmy, wzorcowe. Wzorowe, grzeczne, kulturalne, pełne konkretów i mnie satysfakcjonujące. Tydzień temu Marek Szkolnikowski tutaj powiedział, że gdyby objął stery w ekstraklasie jakiegoś klubu, powiedzmy z takiego szczołówki, to zajęłoby mu to 3 lata, żeby wprowadzić ten klub do Ligi Mistrzów. Tobie po zakończeniu pracy w PZP nie chodziło jakieś coś po głowie, żeby pójść bardziej właśnie w stronę działalności w jakimś klubie sportowym, czy od razu pierwszy... Chciałem się
Chciałem się przeżegnać po tych słowach Marka. Nie wie, co mówi, nie wie, co czyni. Chyba że jakiegoś wujka z Kuwejtu czy z Arabii Saudyjskiej ściągnie. No, pan Marek bardzo chce chyba być prezesem Ekstraklasy czy klubu. Ma takie ambicje, daj mu Boże, ale jakoś przez 3 lata by to zrobił. Specjalnie nie widzę, chyba że rzeczywiście z geniuszem i to zrobi. No to trzeba dać mu szansę pod tym względem, jednak tak. Z tego co wiem, to raczej szefem Ekstraklasy nie zostanie, chociaż gdzieś takie plotki słyszałem. Jeśli chce, to niech zostanie. Jeśli uważa, że popchnie polską piłkę na nowe tory, proszę bardzo, na razie jest bardzo takim dociekliwym krytykantem niektórych występów reprezentacji. To jest ciekawe, bo jako właściciel praw do tej reprezentacji mógł być bardziej wstrzemięźliwy w krytykowaniu, chociaż przypominam, że to nie chodzi o to, że mówię z punktu widzenia człowieka, który był blisko reprezentacji, tylko generalnie to jeśli propagujesz jakiś produkt, pokazujesz go i jesteś kibicem reprezentacji, to czasami się w język trzeba ugryźć. Ale ja Marka nie będę pouczał, bo wyjdzie na to, że stary Janusz będzie tu młodego, dynamicznego, nowoczesnego menedżera pouczać. I teraz siadając na stadionie narodowym, oglądając mecze reprezentacji, czy jeżdżąc gdzieś po jakichś innych stadionach w Ekstraklasie, tą przyśpiewkę jebać PZPN, już będziesz brał trochę mniej do siebie, ale pamiętam, jak kiedyś z tobą rozmawiałem na temat tej przyśpiewki, to sam powiedziałeś, że to się już tak ludziom oklepało, że czasem to już pośpiewają po prostu z automatu, nawet nie myśląc o tym, co śpiewają. No opowiadam ci, kiedyś na stadionie w San Marino, chyba z 9 lat temu, albo 8, a może troszeczkę mniej, to już za nawałki, czyli trochę mniej, był problem z biletami, w których to federacja miejscowa, czy też nie wiem, miejscowa, nie miejscowa, nie, czy, a nie, to w Gibraltarze było, chyba nie potrafiła zabezpieczyć odpowiedniej liczby biletów dla kibiców z Polski, które jak wiadomo całą chmarą jeżdżą za swoją ukochaną drużynę i nie znają przeszkód. No więc wyszło na to, że policja nie dała zgody, że to znowu PZPN zawiódł. No i kibice tam kilkuset zaczęło śpiewać o tym PZPN i akurat na trybunach siedziałem, pode mną siedziała pani z córką, też śpiewały, takie ładnie ubrane kobiety w szaliki. Więc ja się nachyliłem i mówię, przepraszam bardzo, dlaczego pani śpiewa o tym, żeby jebać ten PZPN? A ona odwróciła, a właściwie nie wiem. Po czym się zawstydziła i już się nie odzywała do końca meczu, więc to jest trochę tak, no jeśli ktoś, sędzia zrobi błąd i to jest wina PZPN-u, ja się pytam, a jeśli trener wystawi ze skład, to też jest wina PZPN-u, bo go kiedyś wykształcił w swojej szkole trenerów, albo bramkarz, który puści piłkę pod brzuchem, albo zrobi jakiś klops, to też jest wina PZPN-u, bo kiedyś zaczynał w szkółce Akademii Młodych Orłów. Nie, no nie daj mi się zwariować. Skoczna piosenka, bozopoczna, tak mi to powiedział. Niech sobie śpiewa, jak komuś to ulży, to szkoda tylko, że to jest dość wulgarne, więc ja nie lubię wulgaryzmów na trybunach. To kończymy już powoli na dzisiaj. Janusz, już masz wybraną anegdotę, czy polecieć jakąś historią ze swojej strony, żebyś jeszcze zebrał myśli? Ale nie, no chyba już ponad godzinę to coś wymyśliłeś, mam nadzieję. No pewno, że myślałem, no to prosta i rok 91, jestem w Rzymie, drużyna olimpijska Janusza Wójcika przygotowująca się do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie zakotwiczyła w takim rzymskim hotelu, chyba jak dziś pamiętam Holiday, ja tam jako dziennikarz przeglądu sportowego przyjechałem wieczorem, umówiłem się tam z trenerem Wójcikiem, wchodzę na odpowiednie piętro i widzę kolejkę młodych ludzi z reprezentacji olimpijskiej, ubranych w garnitury, czekających tak jakby, no nie wiem, grzecznie po kostkę masła w stanie wojennym przed jednym z pokojów. Ja podchodzę i widzę tam 15 tych kadrowiczów, pytam Jurka Brzęczka, Jurek, co tu się dzieje? Czekamy do spowiedzi, ksiądz Jankowski nas spowiada. I ta kolejka taka do tego konfesjonału w pokoju była bardzo długa, bo nazajutrz mieli mszę i przyjmowali komunię świętą w kościele Brygidek w Rzymie, a potem była audiencja u papieża Jana Pawła II. Może to nie jest anegdota, anegdotą może być to, że ja mówię, no zdziwiony byłem, że mówię, to taki masowy urząd w sakramentach,
A na to prezes Dziurowicz, ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, świętej pamięci, mówi: kiedyś to my jeździli z sekretarzami partii, dzisiaj jeździmy z księżmi. I ksiądz Jankowski, ten słynny ksiądz Jankowski od świętej Brygidy, wyspowiadał całą drużynę olimpijską. Audiencja się udała, a z Włochami chyba zremisowaliśmy 1-1, tak mi się wydaje. No a po roku był srebrny medal w Barcelonie. Może słaba anegdota, ale oddająca wtedy kolory tamtych czasów i jak młodzi ludzie z tej reprezentacji olimpijskiej ufni w Panu Bogu i w swoje późniejsze kariery zaszli tam, gdzie zaszli. Powiedz, Kowal też stał tam w tej kolejce, Wojtek Kowalczyk? Dobre pytanie. Nie wiem, czy Wojtek już był, czy nie był. Przypominam, że on chyba w ostatniej chwili, może nie w ostatniej, nie chciałbym zełgać, ale trafił do reprezentacji być może pół roku przed, a może nie, może trochę wcześniej. Nie pamiętam Juskowiaka, Marka Koźmińskiego, Jurka Brzęczka, który był urodzonym kapitanem i naprawdę był człowiekiem bardzo grzecznym i idealnym do kontaktów z mediami. Pamiętam Stanika, Wałdocha, Kłaka. No te nazwiska zapamiętałem. Natomiast czy Kowal stał, czy nie, to nie wiem. Nie chciałbym tu Kowala oceniać, jego podejście do religii, czy jego zaangażowanie w praktykujący katolicyzm. Nie wiem, sądząc po jego wyglądach na Twitterze, on nie jest specjalnie za kościołem. Tak mi się wydaje. Ty go lepiej znasz. No to właśnie tutaj można by było kiedyś zaczepiać o to Kowala w takim razie z tą anegdotą. Słuchajcie, bardzo dziękujemy w takim razie za dzisiaj. To był kolejny odcinek cyklu Oko w Oko. Z nami był Janusz Basaj. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa, że mile sobie tutaj spędziliśmy ponad godzinkę właśnie. Spojrzałem. Marcin, od jutra na ty, dobra? Żebyś nie mówił znowu panie Januszu. Dobrze. To już no, jak się rozłączamy, zostajemy w tej formie na tym. Mam nadzieję, że tam Burderschafta to nadrobimy przy mojej najbliższej okazji. Absolutnie. Jak będę w stolicy. Dzięki wielkie w takim razie Janusz dzisiaj za rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję ci Marcin. Zdrowia. Dzięki, zdrowia. Ja już zapraszam was za tydzień o 14:30 kolejny odcinek Oko w Oko. Tym razem będzie ze mną Michał Kołodziejczyk. Tutaj już teraz presję na Michale zrobię, żeby rozmowy nie przesunął ani nie odwołał. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Ryszka. Jeszcze raz program Oko w Oko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.